Na stawie Sosenki odbył się pierwszy 24-godzinny maraton wędkarski koła nr 3 o Puchar Starosty Sanockiego. W całodobowych zawodach wzięło udział 20 zawodników. Łowiono metodą spławikowo-gruntową. Pogoda nie rozpieszczała, ale nie studziło to nastrojów dobrze przygotowanych wędkarzy. Pierwsze zawody 24-godzinne, gdzie to jest nowość tutaj w tym regionie. Cały czas wychodzimy naprzeciw ludziom, ponieważ cały czas dochodzą nam nowi ludzie, podają nam pomysły i wchodzimy im po prostu naprzeciw. Tak? Bardzo dobrze wypadają zawody nocne. Postanowiliśmy zrobić 24-godzinne, gdzie głównym pucharem, jakby nagrodą przy tych zawodach jest Puchar Starosty Powiatu Sanockiego. Zwycięzcą zawodów zostaje osoba, która w cyklu 24 godzin, z pominięciem oczywiście czasu przerwy na posiłki, wyłowi największą sumaryczną wagę ryb. Dodatkowo za złowienie największej ryby zawodów jest dyplom, tak zwany Big Fish zawodów. Także jest odrębnie honorowana osoba, która taką rybę złowi. W zawodach punktowało 13 zawodników. Wygrał Andrzej Homa, wyławiając blisko 20 kilo ryb. Drugie miejsce dla Mariusza Pietryki, trzecie dla Tomasza Rygliszyna. Łącznie złowiono blisko 65 kg ryb. Wszystkie ryby wracają do stawu, dbamy o to, żeby im się krzywda nie działa. Częste ważenie spowoduje to, że nie będą przetrzymywane zbyt długo w siatkach, podbierakach, a dodatkowo ryby, powiedzmy karp 2 kg plus i każdy amur. Zgłoszenie telefoniczne, natychmiast podchodzę do zawodnika, ważymy, mierzymy, wypuszczamy do wody. To kolejne atrakcyjne zawody organizowane przez koło nr 3 w Sanoku. Było wędkowanie 12-godzinne, były zawody o Puchar Burmistrza, była również świetna zabawa podczas wędkarskiego Dnia Dziecka. Na potrzeby starszych i młodszych miłośników wędkowania staw w Sosenkach jest regularnie zarybiany. Cały czas jakby z roku na rok robimy większe zarybienia, tak? Bo w tamtym roku wpuściliśmy bardzo dużo ryby. W tym roku wpuściliśmy pstrąga, gdzie przez jakiś okres czasu nie był wpuszczany, tak? Bo ze względów też finansowych nie mogliśmy tego zrobić. Teraz staramy się wpuszczać jak najczęściej, jak najwięcej ryby. Ostatnio było 0,5 tony karpia, niedawno, 2 tygodnie temu, także tutaj myślimy też o kolejnych dużych zarybieniach cały czas. Przyjmując jakby koło, mieliśmy w pierwszym roku 130 osób, dzisiaj mamy około 300, także tutaj idziemy cały czas, jak to mówią, do przodu i bardzo nas to cieszy, że wędkarze z innych kół się do nas przypisują i nawet uczestniczą w takich zawodach jak dzisiaj, w nocnych też, i bardzo im się podoba i wracają na każde jedne kolejne. Dla nas to jest pełny sukces na dzień dzisiejszy.